Siema, jestem Piotr, a to jest kolejny odcinek serii A propos. Chciałbym porozmawiać o dwóch rzeczach. Zacznijmy od tej śmiesznej. Ja i Karol znowu nagraliśmy odcinki z Infestation w dwie osoby, no tak jak kiedyś. I nagram z nim dwa odcinki. Nazwę to Pogromcy bugów. W Infestation, no sama nazwa brzmi, wiadomo, że szukaliśmy jakichś bugów w grze i tak dalej. I była beka, no. Pierwszy raz mówię to w A propos, pierwszy raz w życiu w A propos polecam dwa odcinki, bo moim zdaniem było zajebiście. Pierwszy filmik opublikuję, ale najpierw ten prześlę. Filmik. Wiem, że to trochę jest za późno, ale ale byłem w sklepie, potem się ocknąłem, że tak późno. No jeszcze. Sorry, dźwięk. Jeszcze miałem do przemyślenia, jakby to powiedzieć w tym a propos. O tej grze. Dwa odcinki. Moim zdaniem to pierwszy raz dwa odcinki tak zajebiście poszły. Nie żeby tak mówić, że jakie ma fajne filmiki i tak dalej, ale chodzi mi o to, że moim zdaniem te dwa odcinki były lepsze niż te poprzednie z Infestation. I jedyny... Dobra, to były plusy, a teraz minus jest taki, że jak gram z Karolem, to on nie ma słuchawek, tylko ma nagłośniki. I ogólnie gada na przycisk, ale ma czasem te, znaczy dosyć często w tych odcinkach miał tak, że przytrzymywał ten przycisk do gadania i było echo. Na szczęście zobaczyłem, że echo słychać, ale nie tak głośno. Na początku się wkurzyłem, że będzie głośniej, ale dosyć często to przyciskał. Mimo, że mu mówiłem, żeby puścił i tak dalej, to on, a sorry, spoko, puścił, a za 5 minut znowu to samo było. Ale dobra, nie przejmując się tym, można przyciszyć i wtedy to będzie lekkie takie szumy. No może trochę głośniejsze. A druga sprawa jest taka, że pomyślałem sobie, że ja i Karol nagramy live'a na Twitchu w piątek. Prawdopodobnie tak zacznę o 21, a skończę... No, który by to o drugiej w nocy. Zastanowię się, czy do pierwszej, ale na pewno do pierwszej. Tak do drugiej w nocy. I no nie wiem, czy akurat z Karolem będzie cały czas, ale na pewno z nim też zagram. Oraz jedna osoba mi pomoże, będzie jako moderator. Raku. Nie wiem, czy cały czas będzie. Tylko, że ja mam taki minus, że jakie będę robić live'y, to już niestety na telefonie nie będę mógł odpalać. Kiedyś mogłem odpalać Twitcha na telefonie i oglądać filmik lub zobaczyć komentarze. Teraz tak poprawili tego Twitcha, że nie mogę na telefonie nawet zobaczyć, jak ktoś by pisał i by było mi ciężko odpowiadać, więc albo zorganizuję sobie coś innego w stylu w stylu, nie wiem, pożyczę od siostry laptopa. W sumie zbytnio by nie chciało, żeby pożyczył jej, ale się zobaczy, jak będzie. No, tak jak mówiłem, piątek, 21 i będę grać, no, na pewno w Infestation. Jeśli na początku o tej 21 nie będzie Karola, to zagram najpierw This War of Mine, ale tak jak mówię, o tym, co będę grać, to możecie zobaczyć o 21, czyli Infestation, This War of Mine oraz, no może jeszcze coś, ale to bardziej będzie takie do dyskusji z wami. To oczywiście ten piątek. I od tego czasu prawdopodobnie to pierwszy raz będzie taki długi. Oczywiście, jak ktoś nagle zobaczy, o 23 kończy live'a, no o, obiecałeś i tak dalej, do pierwszej w nocy będę grać, jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli, albo jak nie będę mieć czego już zrobić. Ale jeszcze będę robić tak, że żeby to wstawić na YouTube, na mój oddzielny kanał Piotr Live, który no ogólnie macie u mnie w polecanych, to będę co jakieś 40 minut brał live jako offline. Czyli żeby się oddzielnie zapisał, bo już nie lubię tego dzielić. Więc jakieś 35-40 minut około. Więc
jak ja będę jako offline, to ja będę robić to jak na offline na jakieś 10-15 sekund. Tak, żeby ogarnąć coś albo szybko pójść po coś. Więc na wszelki wypadek będę mówić na dłużej i tak dalej. Ale taki będę robić pauz, żeby to po prostu to wstawić, bo nie będę wstawiał dwugodzinnego filmiku, którym jest najpierw Infestation, a potem This War of Mine. Pewnie się pytacie, a dlaczego? Przecież niektórzy tak robią. A chodzi mi o to, że mój darmowy program do dzielenia filmików to nie ogarnia tego zbytnio. Nie ogarnia dzielenia tak jak w Infestation. Nagrał godzinny odcinek, to potem nie ogarnia. YouTube też nie wiem, czemu nie ogarnia, jak ja dzielę filmik na pół, pierwszą część wstawiam, a drugiej części już nie mogę, bo jest albo błąd, albo wstawiam mi cały filmik. Zresztą już tak próbowałem kilkanaście razy. I to takim efektem, że się spóźniłem z filmikami. Więc po prostu, moim zdaniem tak będzie szybko, a mam te minuta, maks minuta, to tam wam nie zbawi, ale dobra. Jeszcze taka sprawa. Twitch, link do Twitcha, no już nawet, już mieli, już prawdopodobnie już, nie, nagrywamy 6,5 minuty, więc na 100% macie, bo to w 5 sekundzie jest wyświetlany link do Twitcha, ale jakby co, to też macie u mnie. Teraz wam pokażę, żeby nie było. Jakby co, to macie tutaj wszystko. O, nawet tu, Twitch. Tutaj Google Plus to Piotr Live. Kiedyś nazywał 3575. Zaczekajcie, poprawię przy okazji. Nie, bo tam nie trzeba z dłużej. A dobra. Dobra, w sumie może być takie tło. Dla mnie coś będzie związane z tym YouTube'em. Okej, ale i tak. To by na tyle. A więc zapraszam do oglądania mnie na Twitchu. Mam nadzieję, że to jakoś wypali. A właśnie jeszcze jedna rzecz. Poprawię już jakość trochę filmików. W Infestation już nie będzie takiej pikselozy lekkiej. A pewnie ktoś. Lekkiej? To ma być lekka pikseloza. A więc, tak jak mówiłem, zapraszam na Twitcha, piątek o 21:00, już nie będę się pierdolił razy powtarzać, a więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się, nara.